Cześć, z tej strony Kenet. witajcie w kolejnym odcinku Gracz Watch. Wracamy ponownie do listy 15 gier, na które czekam w roku 2016. Wiem, od ostatniego odcinka minęło aż 5 dni. Były one naznaczone wielką ilością zużytych chusteczek higienicznych, mówię oczywiście o smarkaniu, spokojnie, spokojnie, oraz kaszlem. Niestety byłem dosyć mocno chory, nadal zdrowy nie jestem, ale przynajmniej głos wrócił mi na tyle, że mogę coś nagrać. Więc jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to tutaj zostawię już teraz tylko jedną ikonkę, która będzie prowadziła do całej listy filmików, które zrobiłem wcześniej odnośnie mojej listy. Dziś będziemy się zajmowali pierwszą piątką. Tak, zwracamy na miejsce piąte mojej listy i na tym miejscu ląduje Horizon Zero Dawn. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, kiedy oglądacie materiały z Horizon Zero Dawn jest fakt, że przypomina on troszeczkę stylistycznie grę, która została wydana na PlayStation 3. Mówię oczywiście o Enslaved Odyssey to the West. Nowa gra Guerrilla Games dzieje się mniej więcej tysiąc lat po tajemniczym kataklizmie lub wydarzeniu, które doprowadziło do upadku całej rozwiniętej cywilizacji i prawdopodobnie wybicia wszystkich ludzi, a może po prostu odlecieli na inną planetę. Tego się nie dowiemy, być może w trakcie gry poznamy troszeczkę tej tajemnicy. Główną bohaterką Horizon jest dziewczyna imieniem Aloy. Zapisuje się to Aloy, czyta się Aloy, a inspiracją do stworzenia tej postaci była Igrid z Gry o Tron. Jeżeli oglądacie ten serial to powinniście pamiętać rudowłosą zadziorną dziewczynę, która bardzo bardzo wyraźnie powiedziała Johnowi Snow, że on nic nie wie. Mam nadzieję, że Guerrilla Games odda chociaż ułamek ognistej natury Ygritte, którą mogliśmy zobaczyć w grze o Tron. Dzięki temu otrzymamy postać silną, niezależną i niebojącą się wyzwań oraz walki. Pierwsze prace koncepcyjne nad Horizon rozpoczęły się tuż po zakończeniu prac nad Killzone 3. Od tamtej pory, oczywiście, gra znacznie się zmieniła. W chwili obecnej działa na mocno zmodyfikowanym silniku graficznym Killzone Shadowfall, a sami twórcy zapewniają nas, że w grze nie będzie ani jednego ekranu ładowania. Pewnie pominęli fakt, że w momencie kiedy uruchamiamy grę jakieś wczytywanie będzie. Oraz jeżeli gra będzie posiadała system szybkiego podróżowania, w końcu jest to jeden wielki otwarty świat, to pewnie w tym momencie również będziemy mieli jakiś ekran doczytywania. Jak zapewne widzicie gdzieś tutaj, w tym materiale, który dołączyłem do tego komentarza, gra bardzo płynnie przechodzi ze skradanki w dosyć szybką walkę z różnego rodzaju przeciwnikami. Gra mimo tego, że jest dosyć mocno nastawiona na akcję, jest jednocześnie rpg wykonując zadania, zabijając przeciwników, odkrywając nieznane obszary świata, w którym będziemy się poruszać, będziemy zdobywali punkty doświadczenia. Niestety, nadal nie za wiele wiadomo na temat samego systemu progresji. Można założyć, że będą to różnego rodzaju odblokowania, które będziemy mogli wykorzystać, aby wytworzyć nowe rodzaje strzał do naszego łuku. Nowe rodzaje umiejętności, które pozwolą nam sprawniej polować na istoty, które będą stawały nam na drodze. Można również zgadywać, że odblokowanie kolejnych poziomów. Pozwoli nam wyprodukować lub zdobyć różnego rodzaju gadżety, które ułatwią nam zwiedzanie świata, lub umożliwią dostęp do różnego jego rejonów, do których wcześniej dostępu nie mieliśmy. Więc nie jest chyba tak źle, prawda? Dostajemy całkiem ładnie wyglądającą grę akcji z dużą ilością elementów RPG z otwartym światem, brakiem loadingów, ale jednocześnie pojawi mi się tutaj taki malutki znak zapytania z wykrzyknikiem, czyli w zasadzie dwa znaki. Chodzi o to, że Guerilla Games potrafi robić bardzo ładne gry, potrafi. Robić gry, które są imponujące graficznie, jak na generację, na której powstają. Jednak, jeśli chodzi o stronę fabularną, to nigdy nie wychodziło im to zbyt spektakularnie. Może to jest łagodne słowo, takiego słowa użyję. Więc nie byłem na początku pewien, czy Horizon Zero Down będzie w stanie opowiedzieć historię, która będzie angażować gracza. Moje obawy co do historii, którą może przedstawić gra, rozwiały się w lutym 2015 roku, kiedy Guerrilla Games, najwyraźniej świadome swoich wad, postanowili zatrudnić, Trzech weteranów od CD Projekt Red Tak, z naszego polskiego studia Osoby, które były odpowiedzialne za questy W Wiedźminie Trójce pracują teraz Nad Horizon Zero Dawn Oprócz tego do ekipy dołączyły również Osoby pracujące przy Fallout New Vegas Jednej z najlepszych, przynajmniej w mojej opinii Części Falloutów, które wyszły w ostatnich latach To oczywiście nie sprawia Że przestałem się martwić o fabułę Ale jestem troszeczkę spokojniejszy Bo wiem, że pracują nad nią osoby Których pracę mogłem już sprawdzić Na chwilę obecną wszystkie znaki na niebie i w internecie wskazują, że Horizon Zero Dawn będzie grą przeznaczoną dla pojedynczego gracza. Pozwolę sobie jednak sięgnąć troszeczkę do przeszłości. Jak wiecie, coś raz wrzucony do internetu nigdy nie znika, więc dawno, dawno temu jeszcze zanim gra została potwierdzona, zanim w ogóle została zapowiedziana, wyciek do sieci malutki artwork przedstawiający trzy postacie walczące z Mechozaurem. Na tym Mechozaurze, czy jak tam wolicie to nazwać, znajdowała się jedna postać z peleryną, która trzymała się go i próbowała go zaatakować, G Dom. Była też postać, która wygląda jak Ayloj, ta z łukiem, o tutaj, oraz gość, który wygląda jak niezły damage dealer, ten z łbem Wilka na głowie strzelający chyba z pistoletu skałkowego. To może wskazywać, że w grze pojawi się jakiś tryb kooperacji, który pozwoli grupce graczy, może nawet trzech, yy, zwiedzać ten świat, wykonywać wspólnie misje, być może tylko w ograniczonych rejonach, ale daje to nadzieję na tego typu element. Oczywiście od momentu powstania tego artworka minęło bardzo wiele czasu, cała koncepcja gry mogła się zmienić. Widzimy tutaj, że w, na tym artworku znajduje się broń palna, a zostało potwierdzone, że w samej grze broni palnych jako takich nie znajdziemy co nie znaczy, że nie można ich wytworzyć w craftingu, czy w jakimś inny sposób w końcu nasza cywilizacja po upadku też będzie w stanie się podnieść i odkryć pewne zapomniane technologie. Oczywiście podkreślam, że jakiekolwiek tryby sieciowe na chwilę obecną nie zostały potwierdzone i wszystko, co słyszeliście przez ostatnie kilkadziesiąt sekund jest tylko i wyłącznie moimi domysłami. Jestem przekonany, że gra równie dobrze będzie sobie w stanie poradzić bez żadnego trybu sieciowego. Więc podsumuję jeszcze raz, co tak naprawdę przyciąga mnie do Horizon Zero Dawn. Przede wszystkim jest to otwarty świat i fakt, że pracuje nad tym tytułem Guerilla Games możemy być w tym momencie pewni, że gra będzie wyciskać siódme poty z naszej konsoli, co widać już teraz na pierwszych materiałach. Mamy otoczenie, które jest częściowo zniszczalne. Niektóre skały mogą zostać rozkruszone pod naporem ognia, drzewa uginają się i Łamią w momencie, kiedy wielkie bestie przemieszczają się przez las. Przyznam wam się też, że pewnego rodzaju powiewem świeżości jest dla mnie koncepcja całego świata. Nie grałem jeszcze w grę RPG ustaloną w świecie postapokaliptycznym, gdzie ludzkość upadła całkowicie. Mamy tu pewnego rodzaju cofnięcie się do czasów prehistorycznych, jednocześnie przedstawiając nam przeciwników, którzy są aż tak bardzo zaawansowani. To buduje pewną atmosferę tajemniczości. Czy te istoty są produktem człowieka sprzed tysiąca lat, czy jest to wynik produkcji? Jakiejś zautomatyzowanej sztucznej inteligencji, która chce przywrócić równowagę w naturze. Czy są to obcy? Ja chcę się dowiedzieć, co stoi za tymi maszynami, jaki jest ich cel, skąd się wzięły i na ile różnych sposobów mogę je zniszczyć lub przypiąć linami do różnych powierzchni oraz ile elementów opancerzenia mogę im odstrzelić, zanim same padną. Bo właśnie system walki jest tym ostatnim elementem, który naprawdę przyciąga mnie do Horizon. Bardzo podoba mi się jego elastyczność, jego płynność i jego dynamika. Sposób, w jaki zachowują się te cyberzwierzęta, i dowolność, w, jaką, w jakiej możemy wykorzystać nasze dostępne umiejętności bojowe, czy będzie to łuk, czy będzie to specjalny harpun z linami, podoba mi się to, że możemy tego rodzaju właśnie taktyki zastosować, spłoszyć zwierzęta, nakierować je na wcześniej przygotowaną pułapkę, wykorzystać otoczenie, wykorzystać naszą wiedzę na temat zachowania istot, które spotykamy, w sposób naprawdę organiczny i jakby naturalnie wynikający z samego faktu przebywania. W tym świecie. No i to by było na tyle. Oczywiście jest jeszcze główna bohaterka, ale o niej mówiłem już wcześniej. Czekam natomiast na Wasze opinie w komentarzach pod tym filmikiem. Co sądzicie o Horizon Zero Dawn? Czy gra odniesie sukces? Wygląda, musicie przyznać, całkiem fajnie. Od strony graficznej, jak i gameplayowej, widzieliśmy tylko małe fragmenty i dosyć ograniczony bestiariusz, który na pewno będzie rozbudowany w pełnej wersji gry. Czekam na Wasze opinie pod tym materiałem. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o samej grze. Czy zatrudnienie pracowników CG Projekt Red. Oraz osób odpowiedzialnych m.in. za Fallout New Vegas pomoże tej grze stworzyć wciągającą fabułę. Co sądzicie o samej głównej bohaterce, o dinozaurach? Czy macie jakieś teorie na temat ich pochodzenia? Oraz inne ciekawe rzeczy, o których może jeszcze nie wspomniałem w tym materiale. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. I nie zapomnijcie dać łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Cześć!